Dobra. No to gramy sobie drugą partyjeczkę, Quinta. Gramy sobie drugą. Zagramy sobie talią startową Króle z Północy. Nie mamy jeszcze swojej talii niestety. Mieliśmy coś zmieniać w niej, ale właśnie... A nie, zmieniliśmy. Jakieś tam dwie karty dodaliśmy. Ale i tak na razie nie wiem, o co chodzi w tych kartach, więc nie będziemy ich puszczać. Wiele wycierpiał. Naprzód do boju! Naprzód do boju! Dobra, co chcemy zostawić, co chcemy usunąć? Możemy wybrać trzy karty. Ja bym zrobił tak, że krowę bym wywalił mimo wszystko. Chociaż ludzie grają tą krową, ale ja ją wywalam. Dwa trybusze zostaną. Ten zwiększa nam o 4. Wywalimy to, tego zioma zostawimy. Zwiększ o 3 siłę następującej liczby twoich jednostek. 2, to jest fajne. To musimy mieć co bufować też. Wywalę jeden trebusz. Nie, jednego tego ziomka muszę wywalić. To jest za dużo tych kolesi. Dobra, mamy wilka, fajnie. No i mamy. No i mamy. Mamy swoją turę, co chcemy sobie wyrzucić. Coś silnego na start raczej. Niech to będzie rydański rycerz. Bonzo, gramy z Bonzo w ogóle. Wyczekujemy ich z niecierpliwością. Czasami z obawą. Dobra. No i co koleś nam zrobił? Zmniejszy 3 siłę jednostki. Jeżeli trafiona jednostka przeżyła, zwiększy siłę krasnoluda o 2. Strasznie mocna karta, mam wrażenie. Strasznie. Ja mogę zabić oczywiście pożogą. Ja to zrobię. Muszę się tego pozbyć, bo to jest jednak 6. Jest 5-0. Tak, tylko dokończę piwo. Sheldon Skagas. Brak umiejętności krasnolud. Ta ma 10. Dobra, to my rzucimy sobie po prostu czarodziejkę. Polityka mnie nie interesuje. I zmniejszamy go o 4. I widzicie, i on ma teraz 6, ja mam 11. No i co? No i wygrywa ta osoba, która ma najwięcej kart. Bardzo miła gra, jak już mówiłem. Warto sobie zapisać się do bety. No i mamy te balisty całe. Zmniejszają i ja ją teraz wyrzucę, bo na przykład ten koleś ma 2, nie? Jeżeli ja go teraz trafię, on ginie po prostu. No tu mamy co? Wyniki, koronka. 8, to chyba wynik, ile kart mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba razem z pasywką liczy. Dwa, cztery, dwa, cztery, kurwa. Dwa, cztery, sześć, siedem. Tak, to z pasywką. Dan nam to rzucił. Znowu tą łuczniczkę. To my znowu rzucimy trebusz. I znowu out. Szkoda, że nie mamy żadnego Geralta na ręce. Tej złotej karcioszki naszej, jedynej na razie. Żadnej innej jeszcze nie posiadam. Ale czuję, że będę grał w tego Wiedźmina. W Gwenta w sumie. To tak jakby powiedzieć, że będę grał zamiast Hearthstone'a to w WoWa. Wkrótce nadejdzie burza. Także no w Gwenta, trzymajmy się tych nazw. Lecz póki co, korzystajmy z pogody. Przytrzymaj, aby spasować. Pasowania nie chcemy, bo jak spasujemy, to już mówiłem, kończymy tak jakby naszą grę już w tej turze. Przeciwnik bardzo łatwo może przebić nasze punkty, spasować również się przegramy. Czyli tak, co tu mamy? Po upływie dwóch tur zamień te karty w złotą. Tego na razie nie chcemy. Zagraj wskazaną brązową jednostkę. To jest dobre. Kurwa, wiedziałem, mówiłem ci, barani ubie! Barani ubie, kurwa. Co to jest? Grom, karta specjalna. Spasował koleś. To ja pasuję. No i ja wygrywam, bo we dwójkę spasowaliśmy, tak? Ja mam więcej punktów. Gramy rundę drugą. Dajemy dwie dodatkowe karty. Bardzo słabe. O Jezu, ale słabe. Ja będę musiał spasować tą grę jak najszybciej.
Rzucę po prostu to. Nie mogę się doczekać bitwy! O Jezu, o Jezu! Patrzcie, i on mi dał pułapkę tutaj. No nic, no musimy tak zrobić. Teksty w tej grze naprawdę dobre, no spoko są. Zębem wiewiórzy! I to są, trzeba wziąć pod uwagę, że to są takie podstawowe karty, nie? Tak jakby się miał, nie wiem, w HS-ie na początku. Że tu jeszcze dupy pewnie nie urywa, pewnie są jakieś lepsze karty z lepszymi tekstami. Epidemia, no to zniszczy moje, to nie. Czego chcesz? Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Widzicie, ja rzuciłem to, a ta zasadzka zmniejsza siłę zagranej jednostki innej niż złota o 5. Czyli ta karta po prostu mi się od razu usunęła, bo ona miała 3. Koleś ma 10, ja mam 4 i ja to prawdopodobnie przegrałem. Tak, na pewno to przegrałem. Ja już to pasuję w tym momencie. Nie mam co zagrać. Ale w sumie poczekam, aż on się powywala z kart. Ja poudaję, że coś tu jeszcze mam. Coś jeszcze walczę. On się powywala z kart, ja go spasuję i na następną rundę ostatnią. Nie będzie miał kart. Aha, zniszczyło pułapkę. No dobra. No dobra. Gra z bonzem jest naprawdę trudna. Mój lud. Dobra, koleś już u swojej pasywki decyduje się, które karty chce wymienić. Pasywkę można zagrać raz na całą grę. Tak jak ja mam tutaj, że mogę sobie skopiować jakąś jednostkę, to on na przykład trzy karty sobie wymienia, jak chce, tak? Z ręki. Mi by się to przydało, no ale niestety. Nadszód! Do boju! Patrzcie, straciłem pasywkę i nic nie zrobiłem, jakim ja jestem Ramoniem. To jest tragedia, co ja zrobiłem. No dobra, tracimy tą koronę. A brakuje, zobaczcie, on tylko 7, on ma 10. Nic nie chce dorzucić. Ale musi, dawaj coś, coś silnego daj, jakoś dychę oddał. Raz kozie śmierć. Dwójkę oddał, no patrz jaki. Teraz zrobiłem taki test, bo zagrałem swojego wilka, żeby dać... dałem przeciwnikowi to. Ciekawe, czy teraz jego karta wróci jako do mnie na moją półkę stołu, czy ta karta jednak jemu się wskrzesi na jego półce. To jest ciekawe bardzo. No zaraz będzie widać. W ogóle nie zauważyłem, że masz moda. No masz. Tak wyszło, że masz. Koleś ma jeszcze dwie karty. No ja mam tą nobilitację gównianą. Dobra, ja to pasuję. Ja to pasuję, jak tą szóstkę wskrzesi jemu, to prawdopodobnie przez to przegrałem. I jedną kartę jeszcze dostanę. W ogóle są trzy tury tak jakby. Najpierw dostajesz dwie karty, później dostajesz jedną kartę. Patrzcie, jemu zostało to. Jakbym to rzucił na swoją jednostkę, to mi by zostało. Pieprzyłem sprawę i dostałem drugi raz to, no nie! Dobra, to jest koniec gry. Niestety, no nie mamy co zagrać już, nie ma możliwości doboru kart. Także tak to wygląda. A proszę, nie spierdol tego. Pasowany, luz, mamy luz. Ciekawe, czy dostałem jakieś expa za to. Gratuluję oponentowi. Zdobycze wojenne. 5 razy złoto. Ile mamy złota? Zobaczymy, ile mamy złota. Złota mamy 90, czyli zagramy jeszcze jedną grę i otworzymy sobie skrzynkę. Tutaj nie skrzynkę, tylko beczkę. Wyjebiemy beczkę w powietrze. Już nie gramy z bonzem. Bierzemy tą samą talię. Wydaje mi się, że ta talia jest spoko, tylko karty muszą dojść.
Ale to w sumie jak w każdej karciance, nie? Czy ty wan? Na chwałę! Wyrządź mi to robactwo! Czekajcie, bo reklamy. Dobra, róg dowódcy, wyrzucam go, nie chcę go widzieć. Jaskółki też nie chcę widzieć. Rycerz spoko, balista spoko, to spoko, żołnierze spoko, zwiadowca niebieskich pasów. To jest bardzo dobra karta, żeby kupować tą kartę, więc zostaje. No nie ma tego Geralta. Powinienem coś wymienić, żeby Geralt przynajmniej mógł mieć szansę dostać, żeby lecieć. Nie dostał. Nie dostał takiej szansy. Słabo. No to gramy. No to gramy. O, gramy. Jeszcze nie grałem chyba z tą klasą. Jego pasywka jest taka. Stwórz jednostki wojownik klanu w liczbie 2. Niech mnie kraken pochłonie. Raczej słaba. Zwiększ siłę bazową o 4 przy wskrzeszeniu. Cholera. Dobra, to my gramy od razu ósemkę i zrobimy taki motyw, że... Walniemy na niego wilka. I on w kolejnej turze nam się pojawi już na starcie. Zabić, zdeptać, rozerwać! Zrobimy też to i na to też zagramy wilka. Spróbujemy. Idę po ciebie! Zagramy na to też wilka i oddamy mu turę. Patrzcie, on straci takie karty. Ja teraz pasuję, to jest pas już dla mnie. Kończymy tą turę. Ja przegrywam. Przegrywam, to jest pewne, że przegrywam, ale... Ale zobaczcie, ile on stracił kart. Dobrych kart, które giną, nie? One już w następnej rundzie nie będą, a te będą, bo one mi się wskrzeszą. Czyli tą przegram, ale prawdopodobnie na 100% wygram kolejną. Także pasuje. Chyba, że jakoś się tego pozbędzie, ale nie wiem. Nie wiem, czy jest taka realna możliwość, żeby pozbyć się tych kart. No i jeszcze nie wiem, czy na przykład jak on mi zmieni atak na 1, to czy on się zrespi 8, czy jako 1. Tego też jeszcze nie ogarnąłem. No ale oddaliśmy tego wina, tak? Niech ma tą kolonę. Wszystko poszło na cmentarz. My dostajemy jeszcze dwie karty. Zmniejsz o 1 siłę każdej nowej jednostki. 100 tysięcy furbeczek smoły. A, swoją też. Swoją też, okej. Biedna piechota, zagramy to. Patrzcie, wkurwia ten niedźwiedź, co? W ogóle skąd on tu jest? Wow! Co to jest? Epic. Zmniejsz o 2 siłę 3 jednostek innych niż złote. Elfy, do piachu! Dobra, jest 19 do 16, jest okej. Okay. Holger, czarna ręka, zobaczcie. Dobra karta, szacun. Masz serce, Ungrate. Po upływie 2 tur zamień tę kartę w złoto, zwiększ o 3, dobra. Czego chcesz? Chcę tego, powiększamy to i powiększamy to. I ja już bym to pasował, gdybym jednak to ja miał tą koronę, nie? No nie mam tej połówki, więc lipa trochę. Miejmy to za sobą. Ja w Winta trochę grałem, jak grałem w Wiedźmina. No ja też, ale to jakby troszkę inna. No inne postacie są, nie? Chyba. Ja tam grałem przez chwilę, aby w tego Wiedźmina, więc... Nawet ciężko powiedzieć, że grałem w Winta tam. Zwiększę 3 siłę następującej, dobra, czyli znowu coś sobie zwiększymy. Salut! Kurde, denerwuje mnie ten niedźwiedź, naprawdę. Nie mam jak się go pozbyć. Nie zacznij mnie! Patrzcie, jeszcze Geralta dorzucił. Olin poleciał koleś teraz. On poleciał Olin. My obniżymy go. Modron Freya jest cierpliwa, ale zmiewak nie wybacza.
Patrzcie, jakie on ma dobre karty. Lepiej, żebyśmy się pod to on sobie wybiera jakąś kapłankę, która mu daje w ogóle gościa 10. Nie mogę się doczekać bitwy! Aha, i na koniec podpala wszystkich i to jest 88 punktów dla naszego przeciwnika. Ja mogę dać tutaj 48, 7, to będzie za mało. Widzicie, gdybym miał tego buffa, którego wywaliłem na początku gry. Pasywa za 14, no ja mam, ale to pozobacz, mi nic nie daje, nie? To ja mogę dorzucić 8, ale to ciągle jest 15. Koleś spasował, ja nie mam co zagrać, nie zabijam swoich. Spasowany, koniec. Ciekawa gra, powiem wam, że ciekawa gra. Naprawdę polecam sobie zainstalować. Znaczy no, najpierw musicie dostać oczywiście postęp, ale jest to możliwe. Okej. Okay. Dobra, to zagramy jeszcze jeden meczyk. Bo otworzymy sobie tą skrzynkę, nie? Może spróbujemy jakąś inną klasę w razie. Mam tu jeden deck, który robiłem samemu, absolutnie samemu od zera. Ale nie wiem, nie pamiętam, czy wybrałem już, czy jeszcze nie. Czy wybrałem, dobra, no to nieważne, to kiedy indziej. Zemrzeć szyki! Dobra, pożoga zostaje, przypływ adrenaliny zostaje, nobilitacja, wywalamy ją. Parąży niech zostanie, zwiadowca zostanie, ten zostanie, może balistę wywali. Gdzie jest Geralt? Nie ma Geralta. To jest problem jednak, że na początku nie ma się tych złotych kartek. Chyba zostanę przy Hesie, ja nie wiem, zastanawiam się. Pogram troszkę w gierkę, wiadomo, jest nowa. Zobaczymy, jak to się będzie skalowało dalej. Dobra, mamy to. A ja sobie zagram to. Jesteś jednym z nas, czy nie? Ale mam teraz pomysł, obczajcie to. Ja mu to dam. Brązową jednostkę będę mógł wskrzesić, ale... To nie za bardzo wiem, czy to mi się opłaci. Cholera. Cholera, co by tu zrobić? W jedną piechotę stwórz i zagraj. To jest fajne, tylko że to mogę zagrać tylko w pierwszym rzędzie. Ja mam tutaj kartę, którą widzicie. Jeżeli w rzędzie znajdzie się określona liczba tych jednostek, 3, zwiększy ich siłę o 2. Tylko nie wiem, to chyba w tym rzędzie musi być. Dobra, niech on tam wróci w tamtej grze następnej. A tam jest jakiś tutorial, który pozwala ogarnąć gierkę. Tak, jest. Jest tutorial. No ale to wiadomo, jak to tutoriale, tylko mniej więcej jakoś ci uczą, nie? Ale takim dużym tipem dla naprawdę początkującej osoby jest to, że można rzucić tylko jedną kartę. To nie jest tak, że 2-3, to w piątej możemy rzucić 2. Tylko jedną. To tu, jedną. I nie ma fucking opcji rzucić 2, tak? Salut! Patrzcie. Patrzcie na to będzie dobre. Niech rzuci coś silnego teraz za 10, to mu rzucę pożogę. Bo pożoga niszczy najsilniejszą jednostkę na polu bitwy. To jeszcze jest źle przetłumaczone, bo jest na przykład, zobaczcie, niszczy najsilniejsze jednostki na polu bitwy. A to nie chodzi o jednostki, tylko o jednostkę. Chyba, chociaż... O kurwa! O kurwa, przecież to są złote, ich nie można. Ale trebusze nie były złote. Dlaczego usunęło moją jedną? Czy to jest losowe? No właśnie, to jest zamknięta beta. No nie wiadomo do końca, jak działają karty, bo nie jest to określone. Tak.
Trochę pizda, no ale co? Ta jest! Już na to można poradzić. Kolej spasował, ja też pasuję, nie chcę już dalej w to brnąć. Niech on sobie wygrywa to. Mamy balistę i mamy tą panienkę, bardzo fajnie. Nie wskrzesił nam się koleś, widzicie to? A był przypływ adrenaliny, o ile mi się... Nie no, był. Jak rzucałem go wtedy. Nie wiem, o co chodzi. Gdzie mieć swój profil? Nie pozwól, by świat cię zmienił. Nie mam pojęcia, kurwa. Larum! Do broni! Czyli niezależność. Demeczka, dobra. Mamy fajną szóstkę, która obniża nam tutaj. Ciesz się jazdą. Tu i teraz. Bardzo fajnie, mamy biedną piechotę. Ta jest! I zobaczcie, zrobimy test. Stwórz i zagraj wierne kopie tej jednostki w liczbie 1. A nie, nie, co ja czytam. Zagraj wskazaną brązową jednostkę stali. Ja nie mam... Jesteś jednym z nas, czy nie? Aha, no dobra. Nie mam tej karty jako drugiej, kurwa, jeszcze raz. Drugiej takiej karty nie mam w swoim deku. Więc ona mi się po prostu nie wskrzesza, tak? Musiałem to sprawdzić. Mogłem w sumie na Xboxa, może bym szybciej dostał. Nie ma znaczenia. Dobra, teraz rzucę tego wilka, żeby ona się wskrzesiła, no ale... Marnie, bo muszę to wygrać, a nie zapowiada się. Czyste niebo. No dobra. Widzicie, i jeszcze nie mam takiego instynktu, rzucam karty, które na przykład inne niż złota. Karty nie mogą wlecieć w karty złote. Jeszcze zapominam o tym. Tak rzucam, kurwa, bez sensu właśnie, tak jak ją, nie? Tak jak jego na przykład na nią. W ogóle było głupie zagranie i tak dalej. Jeżeli w rzędzie znajduje się określona liczba jednostek, 3 dwie... Dobra, ale my i tak nie będziemy mieli tutaj 3 jednostek, więc po prostu wyrzucam. Martwa karta strasznie. Strasznie martwa karta. Ale ogólnie fajna gra, mi się podoba. Już muszę to powtórzyć 10 raz, że jest okej. Polityka mnie nie interesuje. Patrzcie, i koleś ma 20, nie? I on myśli, że ja już nic nie mam. On myśli, że ja już nic kurwa nie mam. Wow, no bo ja nic nie mam. Czekajcie, jak wjadę piątką. Wyrzuć mi to robactwo! Aha, i mogę strzelić. Ale fajnie, to jest też fajne, że kiedy walimy sobie pasywkę na przykład na trebusz, balistę, to z powrotem możemy komuś obniżyć. Dobra, koleś nie ma kart, czyli przegrałem. Nie masz trzeciego do żarcia? Mam głodny kilku. Przegrałem, bo tutaj jest efekt pogody. Czajcie to. Zniszczył mnie efekt pogody, a jeszcze miał pasywkę, no dobra. Zemrzeć szyki! No, nie ma co zagrać. Pasujemy to. Przegrali. Pogratulujemy oponentowi i zobaczymy, czy on nam pogratulował. Otworzymy sobie skrzyneczkę na koniec. Okej, mamy 100, wchodzimy sobie w sklep. Kupimy sobie beczkę. Dobra, coś się zepsuło. Kupujemy sobie beczkę. Wybierzamy zakup, jestem pewien. Najdobrzejszy wybór. No i otwieramy. Ciekawy system jest w gwincie właśnie tego, że 4 karty dochodzą właśnie tak jak tutaj. A jedną kartę wybieramy sobie spośród 3. I jak na przykład to będzie karta rar, to wszystkie będą 3 rary, nie? W ten sposób. Jest to rozwiązane. Straż Królowej, wskrześ wszystkie swoje jednostki. Takie same jednostki. Zwiększ siłę Ceres o 1. O kurde, jakaś ciekawa karta, ale nie wiem co robi. Zmniejsz siłę 3 jednostek innych niż złoto o 1. Odporność na deszcz. No fajne. Wow.
utopię z braku umiejętności, no i co jeszcze? Piorun Alzura. Dobra, czyli słabe karty. Kontynuuj. Więcej. Co trafiliśmy? Epiki, trafiliśmy epiki. I w tym mamy jedną złotą kartę. To jest duch lasu. Stwórz efekt mgły. Stwórz jednostki wściekły wilk w liczbie 3. Albo 10 brak umiejętności, albo odrzuć losową mocową kartę z ręki, dobierz losową srebrną kartę. To też jest bardzo fajne. Ale ja wybieram tutaj ducha lasu. To jest jednak złota karta. No fajnie, coś już te karty rosną. Najdobrzejszy wybór, najdobrzejszy. Dobra, no to otworzyliśmy, wbiliśmy sobie level. Także tyle, dzięki bardzo za oglądanie. I na razie. Trzymajcie się.